Partnerem kanału jest jaskinia trolla.pl. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj będzie o Lotarze Sarin, o kobiecie, która miała większe jaja niż we wszyscy razem wzięci. Lotara Sarin była oficerem dowodzącym zdobywcy okrętu flagowego Legionu Pożeraczy Światów w czasach Wielkiej Krucjaty i Herezji Horusa. Cechowała ją bezwzględność, równa, a być może nawet i większa od tej, jaką wszystkim wokół okazywali sami Pożeracze Światów. Samy Mastartes zapadła w pamięć szczególnie z uwagi na to, iż była jedynym znanym im śmiertelnikiem, który nie okazywał strachu w ich obecności. W połączeniu z bijącą od niej aurą okrucieństwa sprawiało to, iż była tak w zasadzie jedynym w pełni naturalnym człowiekiem, którego pożeracze światów naprawdę szanowali oraz jedynym, któremu nie chcieli zaleść za skórę. Jako dziecko Lotara Sarin trafiła do Akademii Zurkańskiej dla utalentowanej młodzieży. Po latach mówiono o niej, iż ostatni raz przelała łzy po odbiorze wieści ze stolicy jej rodzimej planety głoszących, iż jej brat zmarł w trakcie epidemii cholery. Ostatecznie na przestrzeni zaledwie siedmiu lat wiernej służby na froncie wielkiej Krucjaty, w wieku 30 lat Lotara została najmłodszym oficerem dowodzącym okrętu wojennego w młodej historii imperium. Nie był to jednak byle jaki okręt, a okręt flagowy prymarchy Angrona z Legionu Pożeraczy Światów. Od samego początku była typem oficera, który samym swoim wyglądem wzbudzał respekt. Nosiła biały, prosty mundur z symbolem krwawej dłoni. Z charakteru przypominała zaś niekiedy samego Angrona. Po tym jak Lotara zgłosiła swoje obiekcje względem obecności upamiętniaczy na pokładach jej okrętu, Angron nakazał ich natychmiastowe usunięcie. W trakcie Herezji Lotara pozostała wierna Angronowi i dowodziła zdobywcą zarówno w trakcie krucjaty cienia, jak i w trakcie bitwy o terre. Jednak do czasu samego oblężenia terry zdobywca był już całkowicie opanowany przez empiryczne wpływy Korna, który przeobraził okręt na swoją modłę, sprawiając, iż jego pokłady stały się przestrzenią niemożliwą do przeżycia dla zwykłych śmiertelników. Jak łatwo można było się domyślić, powierzenie okrętu Kornowi doprowadziło do gwałtownej utraty zasobów i siły żywej, głównie z uwagi na coraz częstsze zatracenie się. Pożeraczy światów w bezmyślnym szale, w trakcie którego mordowali wszystkich wokół siebie. Koniec końców, nawet sama Lotara Sarin, stanąwszy na czele grupy złożonej jeszcze z sierżanta niszczyciela Skeina, kapitana Maruka i kilku innych osób, podjęła próbę ucieczki ze zdobywcy. Wiele razy spotykali się w tajemnicy przed kosmicznymi Marines, wiedząc, że ich działania mogłyby zostać odebrane jako planowanie buntu. W trakcie ich ostatniego spotkania Maruk nieustannie pytał zgromadzonych, co planowali zrobić z Karnem, który cały czas był zakwaterowany na okręcie. Maruk doskonale wiedział, że jeśli nie będą działali szybko, Karn dowie się o ich spotkaniach i zabije ich bez litości. Lotara zapewniła go jednak, że zajmie się nim w odpowiedniej chwili. To było ich ostatnie spotkanie. Ich plan polegał na wykorzystaniu rozprężenia wśród załogi, jak zawsze, jakie zawsze następowało, zaraz po wyjściu okrętu z osnowy. Była to ich jedyna szansa na ucieczkę z żywego piekła, jakim stał się zdobywca. W ramach swojej części planu do wykonania, kapitan Sarin zabezpieczyła pięć szalup, które uciekinierzy mieli wystrzelić do fregaty legionu Bestariusa. Ostatecznie cztery z pięciu szalub opuściły doki okrętu i zostawiły zdobówce za sobą. Lotara miała wsiąść do piątej, u boku Maruka i Skeina, jednak zanim dane było im to zrobić, drogę zastąpił im Karn, oskarżając ich, ich o zdradę. Między śmiertelnikami a kosmicznym marin doszło do walki. Maruk rzucił się do ostatniej szalupy i nie bacząc na nic zamknął jej drzwi, mając jedynie nadzieję na to, że lotarze i Skainowi udało się wskoczyć za nim. W międzyczasie na wszystkich pokładach zawyły syreny alarmowe, a działa na prawej burcie okrętu zaryczały, doprowadzając szkieletową konstrukcję okrętu do drżenia na całej powierzchni. Zdobywca właśnie ostrzelał uciekające szalupy. Ciemne, czerwone światło żarówki nad głową Maruka pozwoliło mu na spojrzenie w oczy pozostałym uciekinierom w jego szalupie. Lotary nie było wśród nich. Kiedy to do niego dotarło, Maruka nagle jakby oświeciło. Do tej pory cztery pozostałe szalupy zostały już zniszczone. Maruk zdał sobie sprawę, że lotara ich zdradziła. Na krótko przed śmiercią zdołał połączyć się z mostkiem zdobywcy, przeklinając kapitana flagowca i pytając, dlaczego to uczyniła. Zamiast mu odpowiedzieć, Lotara nakazała jedynie zniszczenie ostatniej szalupy i rozstrzelanie Skeina, który został schwytany jeszcze na pokładach okrętu. W ten oto sposób Lotara Sarin zgładziła wszystkich buntowników, jednocześnie dając pozostałym załogantom dość oczywisty powód do dalszej pracy na rzecz legionu. W trakcie oblężenia terrory Sarin była już jedynie w cieniem dawnej siebie. Była wychudzona i zaniedbana, ale psychicznie jej najbardziej wydatne cechy stały się jeszcze lepiej widoczne. W ostatnich miesiącach heryzji Horusa Lotara walczyła już jednak nie z buntownikami, a z samym okrętem, w desperacji starając się utrzymać go w kupie i zachować upadającą dyscyplinę na jego pokładach. Głównym problem stanowiły losowe masakry na załodze, przeprowadzane zarówno przez Angrona, jak i jego pożeraczy światów. Choć samymi pożeraczami światów radziła sobie całkiem nieźle, wykorzystując lojalnych jej pożeraczy światów w ramach egzekutorów jej dekretów oraz swoje surowe, brutalne usposobienie, w przypadku Angrona miała nieco związane ręce. Choć to ona dowodziła okrętem, formalnie odpowiadała właśnie przed nim. W trakcie pierwszych etapów oblężenia Terry, Lotara obawiała się, że w jednym ze swoich częstych wybuchów gniewu Angron mógłby zabić nawet tych kapłanów dbających o stabilność reaktora zdobywcy, czym doprowadziłby do zagłady całego okrętu, a ona nie mogłaby go nawet powstrzymać. Celem zapobiegnięcia takiemu obrotowi spraw, Sarin konspirowała z kapitanem legionu władców nocy, Gendorem Skrajwokiem oraz samym Karnem, z pomocą których planowała przeteleportować Angrona na pokład okrętu flagowego władców nocy Zmrok. Niestety, władca nocy został rozszarpany przez wściekłego Angrona, którego lotarze i Karnowi udało się odizolować w jednej z sekcji zdobywcy, dzięki czemu tym razem ich prymarcha nie wyrządził żadnych istotnych szkód. Chwilę później, Ogromnej uldze, kapitan Sarin, Angron zszedł na powierzchnię terry, by wyładowywać swój nieposkromiony gniew na sługach imperatora. W ostatnich tygodniach oblężenia Lotara była już chorowitą, złamaną na ciele wersją samej siebie. W pewnym sensie odzwierciedlała cały stan załogi, stan całej swojej załogi, armii żywych szkieletów służących na okręcie wyrwanym z koszmarów. Mimo to trwała w nieprzerwanej służbie zdobywcy, zdołała nawiązać kontakt z samym Chorusem i wyjaśniła mu rozpaczliwą sytuację na okręcie, jednak ku zdumieniu Chorusa Lotara nie przypominała już dawnej siebie. Osoba, z którą rozmawiał, a która przedstawiła mu się jako Lotara nie miała normalnego ludzkiego ciała. Teraz była już tylko zjawą zespoloną z esencją świadomego ducha maszyny zdobywcy. Została skazana na służbę na tym przeklętym okręcie na wieczność, a wszystko to w majestacie jednego z czterech bogów chaosu, z którymi Horus zawarł pakt. Ciało lotary przeszło fuzję z okrętem na wieczność, zatrzymując się w stanie między życiem a śmiercią. Fuzja ducha maszyny i lotary twierdziła, iż faktycznie była prawdziwą lotarą wyzwoloną z okowów ludzkich słabości. Zjawa przejawiała wszystkie jej szczególne cechy charakteru, regularnie pojawiając się i znikając z pokładów okrętu. Nie przestała manifestować swojej woli i obecności na zdobywcy, nawet po setkach lat, w trakcie których stare ciało lotary obróciło się w proch. Dziesięć tysięcy lat później zjawa lotary Sarin nieprzerwanie wypełniała swoje dawne obowiązki na pokładzie zdobywcy, objawiając się wyłącznie wybranym oficerom. W czasach 41 milenium manifestowała się już tylko przed kosolaksem i zaprzysiężonym. Jej prawdziwe imię zatarło się na przestrzeni dziesiątek masakr na pokładach zdobywcy i tysięcy lat, jakie upłynęły od zakończenia się herezji, a współcześni pożaracze światów nazywają ją Panią Okrętu. Zdradzieckim Astartes zjała wydaje się być bytem całkowicie obłąkanym, zupełnie nie zdającym sobie sprawy ani ze stanu w jakim się znajduje, ani ze stanu w jakim znajduje się sam okręt, nadal zachowując się jak gdyby wielka krucjata nigdy się nie zakończyła. Przez tysiące lat pani okrętu próbowała zabić każdego pożeracza światów, który starał się przejąć nad jej okrętem niepodzielną władzę. Ostatnim, którego to spotkało, był sam Kosolaks. Wszystko zmieniło się wraz z powrotem Angrona do przestrzeni rzeczywistej w trakcie pierwszej wojny o Armagedon, kiedy to pani okrętu poprzysięgła mu wierność i oddała zdobywcę pod jego rozkazy, jednocześnie zawierając rozejm z Kosolaksem. Z czasem Kosolaks zaczął jej ufać, do tego stopnia, iż przestał lękać się kapsuł teleportacyjnych rozmieszczonych na całym okręcie. Można powiedzieć, że Lotara Sarin należała do grona najtwardszych, śmiertelnych ludzi, z jakimi pożeracze światów kiedykolwiek mieli do czynienia. Nie dość, że okazała się dość silna, by przetrwać niemal całą herezję Horusa i spaczenie szaleństwem Korna XII legionu, to jeszcze przez cały czas wydawała rozkazy najbardziej krwiożerczym astartes w imperium. Co więcej, była poświęcona swojej służbie tak wielkim oddaniem, iż nie porzuciła jej nawet po śmierci, której w obliczu nawały obowiązków zdawało, zdaje się nie zauważać. Choć dziś lotara jest już zaledwie zjawą, to nikt, nawet pożeracze światów, nie mogą zaprzeczyć, iż tak naprawdę zdobywca należy wyłącznie do niej teraz i na zawsze. Charakter Lotary Sarin w czasach świetności zdobywcy idealnie oddaje fragment powieści The Lost and the Damned, w którym e, traktuje kapitana Legionu, Delwarusa, jak każdego innego załoganta, który w swojej nieskończonej głupocie ośmielił się sprzeciwić jej rozkazom. I teraz ten fragment będzie. Dobrze, teraz idź do apotekarionu i połataj Tota. Lotara cofnęła się o krok, robiąc im miejsce. Kiedy odwróciła się z zamiarem powrotu na mostek, zauważyła wojownika, opuszczającego Stormcrowa. Helm z grzebieniem nie wyróżniał, się, nie wyróżniał go spośród braci, ale rozpoznała go po odlanej z brązu wersji herbu XII Legionu na naramiennikach. Obserwowała, jak schodził po rampie pewnym krokiem, pełen wdzięku i arogancji. Pozdrowił jedynie swoich kompanów, całkowicie ignorując śmiertelne sługi i załogę, wykonującą najpilniejsze prace przy jego pancerzu. Z pełnym spokojem Lotarasarin wyjęła swój pistolet laserowy, wycelowała. I strzeliła kapitanowi pożeraczy światów w twarz. Na skutek impaktu jego głowa została odrzucona w tył. Lotara poczuła przyjemne ukłucie na to idealnie wymierzone trafienie, na krótko przed podniesieniem bolterów przez pożeraczy światów w kompletnie zatłoczonym hangarze. Minęła zaledwie sekunda, w trakcie której Lotara zdążyła pomyśleć, że nie wystrzelą, nie ośmielą się, zanim faktycznie otworzyli ogień. Dostrzegła liczne błyski, wydobywające się z luf i niemal ogłuszający ryk. Czas wcale nie zwolnił, jak od lat przekonywały ją wojenne sagi. Zdążyła ledwie mrugnąć przed eksplozją kilku pocisków, niecałych sześć metrów od jej twarzy, rzucając na nią płonące, kłujące skórę odłamki. Niewolnicy i słudzy legionu rozbiegli się jak karaluchy, na które nagle padło światło żarówki. Była to jedna z niewielu sytuacji w życiu, w których ją zamurowało. Nie była pewna, czy nadal żyje, ale bardziej niż przestraszona była wściekła na to, że ośmielili się strzelić do niej na jej własnym okręcie. Jeden z pożeraczy światów stanął u jej boku i wzniósł dłoń, starając się powstrzymać dalszy ostrzał ze strony gwardzistów kapitana, jednym spokojnym słowem: Wystarczy. Wojownicy go jednak nie usłuchali. Zamiast tego kapitan wstał na nogi i ruszył w jego kierunku biegiem na czele dziewięciu braci. Głowica meteorytowego młota zwisała na łańcuchu trzonka w jego prawej broni, pozostając w wiecznej gotowości do rozłupania czaszki obrońcy lotary. Ty mały, nic nie warty robaku, wychrypiał. Jak śmiesz! Astartes aktywował pole siłowe swojej broni, dając lotarze jasno do zrozumienia, iż zamierzał rozsmarować ją po posadzce hangaru. Lotara splunęła na jego buty, ale pożeracz stojący między nimi odsunął ich od siebie dłońmi, chcąc deeskalować sytuację. — Powiedziałem, że wystarczy. Ustąp, Delwarusie. Kapitan Triari zwrócił ponury hełm w kierunku Kodysiera, błyskając soczewkami. — Nie masz władzy nade mną, Eska. Ta suka mnie postrzeliła. Zejdź mi z drogi. Eska zachował pełną cierpliwość. Nie sądzę, odejdź stąd. W tym momencie na widok trzech kolejnych pożaraszy światów, stających obok niej, pozostali triarii również wyciągnęli broń białą. Lotara spojrzała na nich, wszyscy byli wyżsi o przynajmniej półtorej głowy od niej. Wszyscy trzej nosili czerń niszczycieli. Jakiś problem, kapitanie? Zapytał ich sierżant, głosem pogłębionym przez zniekształcenie woksu. Delwarus wskazał na śmiertelną kobietę między oddziałem legionistów. — Ona... — Nie ciebie pytałem, kapitanie Delvarus, pytałem kapitan Sarin. Sierżant skierował głowę w dół, uderzając pustym pasem granatnika o napierśnik. — Nie dzieje się nic, z czym nie mogłabym poradzić sobie sama, skein, ale nie wypędzam cię, zostań, jeśli chcesz. Jeszcze więcej triarii stanęło po stronie Delwarusa. Płaszcz kapitana był poszarpany na skutek zażartej walki na powierzchni świata, ale zamiast go zerwać, Delwarus przerzucił go sobie przez ramię. To nie dotyczy żadnego z was, powiedział sierżancie, kodysierze, możecie odejść. Obaj go zignorowali. Lotara raz jeszcze splunęła na jego buty. Opuściłeś okręt, Delwarusie. To się nazywa odstąpieniem od obowiązków. Każde życie, jakie straciliśmy w trakcie abordażu, plami, krwią twoje ręce. Delwarus roześmiał się. Mieliście tu abordaż? Kiedy opuszczałem okręt, wynik starcia był już przesądzony. Jakim cudem dałaś im dokonać abordażu Lotara? Lotara uśmiechnęła się najsłodszym, najbardziej morderczym rodzajem uśmiechu, na jaki było ją stać. Wolałbyś, żebym doniosła o tym prymarsze? Tak, być może tak. Myślisz, że w ogóle by go to obchodziło? On już niemal nie pamięta, kim tak naprawdę jest. Odstąpienie od obowiązków może brzmieć jak śmiertelne zagrożenie dla ultramarins, ale my jesteśmy nieco lepiej przystosowani do rzeczywistości wojny. A teraz zejdź mi z oczu, dziewczyno. Tym razem udam, że to się nie wydarzyło, ale spróbuj tego jeszcze raz, a podaruję twoją czaszkę swoim rzemieślnikom. Do chwili, gdy skończył mówić, na płycie hangaru, wokół nich zdołał się już zgromadzić prawdziwy tłum Astartes. To wygląda ciekawie, powiedział Kargos, stając obok Skeina. Przegapiliśmy coś? Postrzeliła mnie, odpowiedział mu Delvarus. Kargos wydał z siebie dźwięk na granicy między parsknięciem a chichotem. Podobne odgłosy zaczęły wydobywać się z augmetycznie wzmocnionego gardła Skeina. Jestem całkowicie przekonany, że na to zasłużyłeś, odpowiedział konsyliarz. Nie śmieszysz mnie, Kargos. Kargos nadal szczerzył żelazne zęby. Może i nie. Za to ty mnie jak najbardziej. Dałeś się postrzelić? We własnym hangarze? Obyśmy nadal mieli dość upamiętniaczy, by któryś zapisał to w archiwum twojego osobistego heroizmu. Delmarus jedynie prychnął i odwrócił się, na odchodne rzucając za plecy ostatnie słowa Dość mam tego idiotyzmu. I takie właśnie zachowania cechują e, Lotarę Sarin. Tyle jeśli chodzi o jej charakterystykę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj, za wysłuchanie. Słyszymy się mam nadzieję niedługo. Trzymajcie się. Do następnego razu. Zapraszam na Discorda.